Cześć. Dzisiaj będzie o literowaniu, czyli w jaki sposób literujemy różne słowa, ale nie tylko. Gdyż na morzu czy na wodzie używamy specjalnego kodu, nie literujemy imion, tak jak w Polsce się przyjęło imionami, czyli A to na przykład Agnieszka, B to na przykład Basia, tu pozdrawiam swoją żonę Basię, tylko po prostu używamy odpowiedniego kodu. Każdej literze przypada odpowiednie słówko. A, alfa, B, brawo, C, Charlie, delta, echo i tak dalej, i tak dalej. Jak się tego kodu najprościej nauczyć? Może najpierw do czego się stosuje? Stosuje się właśnie, kiedy trzeba przeliterować jakieś słowo. Czy to Straż Graniczna poprosi nas o przeliterowanie nazwy statku, czy na przykład poproszą nas o call sign, bądź przedstawiamy się, wywołujemy swoim call signem. Moja motorówka nazywa się morka.pl, ale gdyby komuś nie przechodziło przez gardło morka.pl, no zakładam trudności językowe, bądź inne, tu już nie wnikam, to może mnie wywołać moją motorówkę. Moja motorówka ma call sign SPS 4120, czyli Sierra Papa Sierra 4120. Tak? I teraz jak się tego nauczyć? Zanim zaczniemy, po co mi ta czapka? Zacząłem w czapce, ona mi jest potrzebna jako rekwizyt. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Literowanie jest na przykład w mojej książce dla radiooperatorów, polecam. Ono jest też w innych miejscach, znajdziecie sobie w internecie. Natomiast no, korzystając chociażby z tej książki, bądź w formie e-booka, czy w formie papierowej, czy z fajnego kursu dla radiooperatorów online, jaki zrobiłem, no to wspomagacie bądź co bądź rozwój tego kanału i tworzenie filmów. Tu jest to literowanie. Też wyświetla się wam ta tabelka, jak to wygląda. I teraz, po co mi była ta czapka? Bo jak się uczymy? Otwieram sobie, bądź drukuję sobie gdzieś skądś tą tabelkę z literowaniem, żebym miał ją na początku przed oczami i szukam czegoś, co będę miał przed oczami napis. No tutaj mam na czapce napis morka i patrzę sobie litera M, szukam literki M, Mike O, Oscar R, Romeo K, Kilo A, Alfa. To pamiętam, bo na początku filmu już mówiłem. Biorę sobie teraz coś innego. Wezmę sobie no inną książkę. Ja biorę tutaj swoją, Voditelli Brodice. Wy oczywiście możecie dowolne inne. Tu chodzi o to, żeby ćwiczyć. Nawiasem mówiąc, Chorwaci bardzo pytają o to literowanie na egzaminach. Praktycznie każda osoba podchodząca do egzaminu na Voditella to literowanie musi znać. No i jedziemy sobie. V, Wiktor O, znam już, Oskar D, Delta I, India, Ty, Tango i tak dalej. I sobie biorę czy inną książkę, czy inną koszulkę, czy patrzę, nie wiem, w telewizorze, tam tytuł filmu wyskoczy, w gazecie cokolwiek i literuję. Gwarantuję wam, że podchodząc tą metodą, nauczycie się literowania max 15 minut. Fajnie by było, żebyście doszli do takiej perfekcji, takiej płynności w tym, że będziecie potrafili napis jakiś wyobrazić sobie. Na przykład Straż Graniczna poprosi was o, nie wiem, no raczej to mało prawdopodobne nazwisko kapitana może być bardziej ich interesować, ale niech będzie imię, bo moje nazwisko jest długie. Wyobrażam sobie imię swoje i literuję. Papa, India, Oscar, Tango, Romeo, tak? Czyli sobie w ten sposób literuję. Liczby. Tutaj jest sprawa prostsza, bo liczby wymawiamy po angielsku. Z takimi drobnymi niuansami, że na zero mówimy zero, a nie o. Dziewiątka możecie się spotkać z wymową, że niektórzy mówią niner albo nine, tak? Nie takie czyste nine. To jest poprawne, chodzi o to, żeby było to zrozumiałe. No i możecie się z takim szorstkim wymową, szorstką liczby 3 na radiu spotkać, że będzie taki 3 po prostu tak wymówione, co normalnie w angielskim jest niepoprawne. Ale tu chodzi o to, żeby się zrozumieć. Także co? Wydrukować sobie albo otworzyć w książce tabelkę z literowaniem, przed oczami dowolne napisy, no i jedziemy, ćwiczymy. Gwarantuję, max 15 minut i umiecie.
Zatem do dzieła, uczcie się, do zobaczenia na wodzie. Cześć!